nagrywamy? Tak? Nagrywamy? Dobra. Słuchajcie, cześć wszystkim. Chciałem opowiedzieć o moim starciu, jak wyglądało. Więc tak, leciałem z Poznania do Frankfurta, z Frankfurta do Chicago i z Chicago do Columbus. Leciałem z kadrą Polski. Dziękuję wszystkim chłopakom za pomoc. Teraz tak, czekał na mnie w Columbus mój kolega Tomek, fajny, dobry przyjaciel. I umówiliśmy się wcześniej, że będziemy razem lecieć, więc poleciliśmy. Fajnie było, fajne przeżycie, poznać innych ludzi i tak dalej. Więc tak, pierwszego dnia 28 lutego była konferencja, było rozdanie koszulek, rozdanie numerku, wejściówek na halę, wobec tego to by nie obeszło. No i tak było, że wszystko się zgodnie z planem zrobiło. Więc potem poszliśmy na dobry posiłek, nawet dwa posiłki. Zrobiliśmy zakupy, to trzeba, żeby naładować się na zawody. Kupiliśmy dużo napoi, różne tam sobie słodycze i tak dalej, wiadomo, jak smakołyki, nawet browarka, jak to się mówi, żeby było lepsze paliwo było. No i tak było wszystko ok. No to dobra, pierwszy marzec, start. Dwie pierwsze konkurencje, to było tak, wyczytanie belki i pater fermera. Belka. Co mogę powiedzieć o belce? Wykonałem 5 powtórzeń, 6 wyprostowałem, ale niestety widok był o 2 sekundy, 3 sekundy szybciej. Niestety niezaliczona. Chciałem zrobić 7-8 powtórzeń, ale niestety się nie udało, dlatego ze względu na to, że belka musiała być z kontaktem, że nie można było rzucać, ani po prostu, no nie można było rzucać. Można było odłożyć, ale odłożyć w tym takim, że też jak wygląda to rzucenie, ale trzymać ją cały czas. Więc z góry nie można było rzucać i to mnie za bardzo przygniotło. Ze względu na to, że może dlatego, że ja ważyłem 110 kg, 111 kg i dlatego tak się może to jest to. Może jakbym był cięższy, to by mi było trochę łatwiej. No. Z tego co wiem, to nawet połowa zawodników, nawet ci dowieźli do finału, rzucali belkę, w ogóle nie trzymali ją, więc wykonywali też po 3-4, powtórzę nawet po 6. To dla mnie to jest dziwne trochę. No chodź kochani, poprawię. I to było dla mnie dziwne. I no niestety trudno było z tym obejść, no ale regulaminem, no ale z sędziami i organizatorami nie powalczyć, nie ma sensu. Dobra, pater farmera. Jeśli chodzi o pater farmera, no to były walizki, były około 155 kg na 18 metrów. No i tutaj fajnie wydarzyło się, niezłe wydarzyły się wyniki. Wyniki były zaskakujące. Ta pierwsza 15 była typowo nie do dojechania. Dwa czasy były po 6, chyba 80, coś takiego w tych granicach. Potem się zaczynało od 7 sekund do 8 sekund. Było normalnie 14 osób, było takim wynikiem. Ja miałem 7,53. Zawodnik, który miał 7 sekund, miał trzeci wynik. Wyobraźcie, to 50 setnych, to nawet nie dojdzie pstryknąć palcem, a 50 setnych to wskoczy. Po prostu tutaj trzeba było mieć szczęście. Ja niestety wypadłem na tym 14. Więc to tak, no, trudno powiedzieć, no, nie ma to komentować. Więc po dwóch dniach jestem już na 7 miejscu kwalifikacji na 40 osób, więc trzeba podkręcić obroty przy drugim dniu. Więc drugi dzień było tak, martwy ciąg i klocek i sanie. Martwy ciąg. Coś mi tu nie grało, ale niestety zrobiłem 3 powtórzenia, to był wynik znowu 14 jakoś tak i znowu dostałem 25 punktów. Tak jak drugą konkurencji. No i spadam na 10 miejsce, więc 10 miejsce miałem. No, nie wiem co się stało w martwym ciągu, dlatego że na treningu robiłem około 6-7 powtórzeń nawet, ale no to ciężko to powiedzieć, no może taki zły dzień miałem akurat na ciągi. No to więc trzeba było podkręcić obroty na maksa już. Rzeczywiście na maksa zawsze szedłem, tylko że po prostu byłem tak nastawiony, żeby wejść do finału. Więc czwarta konkurencja eliminacyjna,
Klotek i Sanie, dałby wam trzeci wynik na 40 osób. Byłem bardzo szczęśliwy. To, co ja zrobiłem, to było normalny speed. Było ogień. Nigdy nie robiłem łączonych konkurencji szybkościowych, ale ja byłem tak na tyle gotowy, że teraz, w dzisiejszym dniu, gdziekolwiek, co wystartuje, jestem gotowy na wszystko. Czy to będą kule, czy to będą... O byle to, czy to będzie sidło, czy to będzie tir. Jestem na tyle gotowy, żeby wykonać to w pierwszej na pewno trójce, nawet pierwszej piątce. Jeśli chodzi o amatorów Arnold Classic. Dobra. No to po czterech konkurencjach eliminacyjnych jestem na siódmym miejscu. Dokładnie na siódmym miejscu. Mam trochę strata czasu, punktów do pierwszego, drugiego, trzeciego zawodnika. To trochę sporo, bo w finale zaraz wam powiem, jak oni to odrobili. No niestety szkoda, że druga i trzecia konkurencja. Ojej, no to No i słuchajcie, no niestety tego. Eliminacja, jak mówię, trzecia i druga konkurencja zawaliłem. No niestety, Alenka się na mnie patrzy, no. No, słuchajcie, no i niestety wyszedłem jak wyszedłem. Ja jestem zadowolony z tego, bo nie wszyscy wiedzą, jakie moje zdrowie jest. Kto mi odradzał tam jechać, nie pozwalali mi jechać. Ale dziękuję tym, którzy wierzyli we mnie, trzymali kciuki, trzymali najważniejsze za zdrowie, bo resztę to ja sam wykonam. No i dobra. Przechodząc do finału. W finale jestem siódmy na 10 zawodników. Wychodzę jako siódmy. No i pierwsza konkurencja to jest łączona barkowa. Łączona barkowa, tak. I wtedy było tak, że ja wykonałem drugi wynik na właśnie tej konkurencji i byłem akurat zadowolony, bo myślałem, że jestem pierwszy. No ale niestety nie drugi wynik. Ci, co mieli bardzo wysoką lokatę, niestety też dobrze wykonali. Fakt faktem, chociaż dużo niektórym bym się przyczepił odnośnie boje, bo nie wyprostowali na przykład łokci, nogi źle ustawione i tak dalej. Mogę do tego się przyczepić. No niestety, nic nie zrobimy. Ja wykonałem to profesjonalnie, bo uważam, że to profesjonalnie wykonałem jak trzeba. Za rok można też jechać i po prostu zrobić tak samo jak w tym roku i będzie o wiele łatwiej, bo nie będę się pieprzył dwoma sekundami czy trzema sekundami. Zrobię tak, trzeba pak, 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 pak i powiedzą, że mam zaliczone. A jeśli oni mi powiedzą, że jest zaliczone, no to jest lipa. Trudno. Ja ryzykowałem, żeby to zrobić jak najlepiej. O drugą konkurencję, martwy ciąg, no to wiedziałem, że w eliminacjach mi słabo poszło, no to odczułem, że w nosidle może być też lipa. No i niestety, prawda, zabrakło jakichś dwóch, trzech powtórzeń, ale na pewno pierwsze, drugie miejsce bym nie miał, dlatego że miałem stratę dużą punktów w eliminacjach. Ale jeśli chodzi o trzecie miejsce, to by był żaden problem, żeby wejść, jeśli bym wykonał o dwa powtórzenia więcej w martwym ciągu. No ale niestety się nie udało, trudno. Zrobiłem to co mogłem. Miałem piąte miejsce na świecie, na 40 zawodników. Moja aktualna waga jest 111 kg i pamiętajcie, startuję w Open, nie w kategorii do 105 kg. Tak, startowałem do 105 kg, ale to powiem wtedy dwa razy tytuł, trzecie miejsce. To był 2015-16 rok. W 2018 roku nie miałem środku, żeby tak wyjechać sobie spokojnie, normalnie, więc sobie odpocząłem, tak jak wcześniej omawiałem w odcinkach, że wolałem odpocząć, bo moja córeczka wtedy była w brzuszku u mojej żony i później było dobrze. Słuchajcie, ja się cieszę z piątego miejsca. Ważne, że zdrowie powiodło dobrze, dlatego że mogło się skończyć to źle, ale jestem z małą, prawda? No. Trzymajcie kciuki, pamiętajcie. Polska siła. Ja wszystko zrobię, żeby zdobyć mistrzostwo świata. Ja się nigdy nie poddam. Ona we mnie wierzy. Polska siła. Na koniec chciałbym powiedzieć tak.
Dziękuję sponsorom, bo bez nich bym tutaj nie był na tym Arnoldzie. Naprawdę było bez stresu, psychicznie byłem dobrze nastawiony i naprawdę dziękuję Wam bardzo, bardzo za to, że tam byłem. Dziękuję moim fanom, dziękuję rodzinom, dziękuję znajomym, którzy wszyscy trzymali za mnie kciuki. Dziękuję mojej żonie, która na co dzień mnie wspiera. Ona bardzo, bardzo we mnie wierzy. To jest bardzo silna kobieta. Cieszę się, że mam córeczkę. Słuchajcie, za rok, uwierzcie, wracam 2020 i nie zapeszam, ale chcę obiecać, że będę chciał zdobyć Mistrzostwo Świata. Bo z roku na rok jestem silniejszy, a z wagą 111 zmienia się z wagą 120. Uwierzcie, będzie wielka moc. Polska siła.